11 listopada wspominamy błogosławioną Alicję Kotowską, dziewicę i męczennicę. Maria Jadwiga urodziła się w Warszawie 20 listopada 1899 roku w rodzinie organisty Jana Kotowskiego i Zofii Zbarskich. Była trzecim dzieckiem, jedną z siedmiorga rodzeństwa. Jej ojciec był niezwykle pobożnym człowiekiem, nie rozstawał się z różańcem i codziennie wieczorem przy modlitwie czytywał dzieciom fragmenty Pisma Świętego. Marylka, bo tak nazywał ją ojciec, została wraz ze starszą siostrą oddana na pensję do gimnazjum w Warszawie, w którym uczyły zakonnice. Spędziła tam cały okres I wojny światowej. W 1918 roku zdała maturę i w tym samym roku podjęła studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. 10 listopada 1918 roku namówiła grupę studentów na opuszczenie wykładów. Wszyscy razem udali się na dworzec, gdzie właśnie przyjeżdżał z więzienia w Magdeburgu Józef Piłsudski. Wkrótce Maria wstąpiła do Polskiej Organizacji Wojskowej. W 1920 roku, gdy do Warszawy zbliżały się wojska bolszewickie, pospieszyła na front i pomagała jako sanitariuszka Czerwonego Krzyża. Działała także w warszawskich szpitalach. Wiele lat później, w 1932 roku, za bohaterską służbę została odznaczona Krzyżem Polonia Restituta. W okresie studiów poznała Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Siostry Zmartwychwstanki, które założyła błogosławiona Celina Bożęcka. Siedziba zgromadzenia mieściła się niedaleko uniwersytetu. W trakcie trzeciego roku Maria Jadwiga przerwała studia i wstąpiła do zgromadzenia. Rodzice, choć zaskoczeni, przyjęli decyzję córki z pokorą i zrozumieniem. W 1922 roku Maria Jadwiga rozpoczęła życie zakonne w Kętach koło Bielska, pierwszym w Polsce domu zakonnym zmartwychwstanek, przyjmując imię Alicja. Dwa lata później, w 1924 roku, po ukończeniu postulatu i nowicjatu, złożyła pierwsze śluby i powróciła do warszawskiej wspólnoty. Wznowiła też studia uniwersyteckie, choć za radą przełożonych, na kierunku matematyczno-przyrodniczym. W 1929 roku obroniła pracę magisterską z chemii poświęconą badaniom ebulioskopowym. W 1928 roku złożyła zakonne śluby wieczyste. Wkrótce rozpoczęła praktyki nauczycielskie w seminarium nauczycielskim w Sewerynowie. Po otwarciu gimnazjum Zmartwychwstanek kontynuowała je na Żoliborzu. Uczyła chemii, pełniąc jednocześnie obowiązki pielęgniarki. Po dwóch latach zdała egzamin komisyjny, zostając dyplomowanym nauczycielem szkół średnich. Na Żoliborzu pracowała jeszcze przez dwa kolejne lata, przez pewien czas po śmierci dyrektorki seminarium, kierując placówką. W roku 1934 została mianowana dyrektorem borykającej się z problemami finansowymi prywatnej szkoły powszechnej i żeńskiego gimnazjum ogólnokształcącego w Wejherowie. Powierzono jej również kierowanie prywatnym przedszkolem i internatem dla dziewcząt. Tam dała się poznać jako znakomity dyrektor i pedagog, a także niedościgniony wzór cnót moralnych. Wysiłek zmartwychwstanek szybko zauważono i już w 1936 roku szkoła uzyskała prawa szkoły państwowej. Wizytacje kuratorskie potwierdzały wzrost poziomu nauczania w kierowanej przez siostrę Alicję placówce. Władze oświatowe odznaczyły ją także dyplomem honorowego członka Polskiego Związku Zachodniego, organizacji broniącej Polaków i polskości wobec żywiołu niemieckiego, zarówno w Rzeszy Niemieckiej, jak i w Rzeczypospolitej. Wokół prowadzonych przez siostrę Alicję placówek powstawał też nowy, prowadzony przez nią Dom Zakonny Zgromadzenia Zmartwychwstanek. We wakacje 1939 roku po raz ostatni odwiedziła rodziców mieszkających wówczas w Cieszynie. W drodze powrotnej zatrzymała się na moment w domu macierzystym w Kętach i na Jasnej Górze, po czym wróciła nad morze. We wrześniu 1939 roku nastąpiła inwazja Rzeszy Niemieckiej na Polskę. Na mocy jednej z pierwszych niemieckich decyzji w Wejherowie zlikwidowano szkołę i zakład sióstr zmartwychwstanek. Alicja nakazała współsiostrom przebrać się w ubrania cywilne i ukryć, siostry jednak nie usłuchały. Matka jednej z uczennic, Anna Szejbe, dowiedziała się, że siostrze Alicji grozi aresztowanie i zaproponowała jej pomoc w ucieczce.
Siostra Alicja jednak nie skorzystała. 24 października została aresztowana przez gestapo. Mieszkańcy w zarekwirowanym budynku klasztornym niemiecki kapitan Wehrmachtu zapytał gestapowców, co im zawiniła. W odpowiedzi usłyszał: wystarczy, że jest Polką. Gdy współsiostry próbowały ofiarować się za przełożoną i prosiły o możliwość towarzyszenia jej, Niemcy odpowiedzieli ironicznie, że siostra Alicja ma dostateczną opiekę. Zanim wsiadła do wojskowego samochodu, zatrzymała się na chwilę i spojrzała ciepło, łagodnymi oczami na pozostawiane zakonnice. Zawieziono ją do więzienia w Wejherowie. Przez kilkanaście dni ubiegano się o jej uwolnienie, jednak bezskutecznie. Dwóm uczennicom udało się ją odwiedzić w więzieniu. Siostra Alicja przekazała wówczas pozdrowienia współsiostrom, mówiąc, że w więzieniu jest jej dobrze. Poprosiła tylko o swój ulubiony krzyżyk. Później informowała jeszcze, że w nocy często ją budzą i zapalają światło. Długo modliła się na różańcu. 11 listopada 1939 roku na dziedziniec więzienia wjechały ciężarówki. Z cel wywleczono pokaźną grupę więźniów, wśród nich siostrę Alicję. Niemcy kazali im opróżnić kieszenie, pozwalając na pozostawienie tylko chusteczek do nosa. Następnie popychając, zmuszono ich do wejścia do ciężarówek. Alicja wyszła ostatnia, otulając swym ramieniem grupkę wystraszonych żydowskich dzieci, które znalazły się w wywożonej grupie, dodając im otuchy. Rozstrzelano ją najprawdopodobniej tego samego dnia, 11 listopada 1939 roku, w dniu Święta Narodowego Rzeczypospolitej, w lasach Piaśnicy Wielkiej, 10 km od Wejherowa, w trakcie wielkiej egzekucji, w której zginęło 314 ofiar. W latach 1939-1940 w Piaśnicy rozstrzelano od 10 do 12 tysięcy osób, przedstawicieli polskiej inteligencji pomorskiej. Rozstrzelano także i zakopano na miejscu straceń w masowych grobach setki osób niepełnosprawnych z całego Pomorza. W 1944 roku większość ciał Niemcy, rękami skazańców z obozów Stutthof, odkopali i spalili. Po zakończeniu zmagań wojennych w Piaśnicy, zwanej Kaszubską Golgotą, w grobie numer 7 znaleziono duży czarny różaniec, jaki przy pasku noszą siostry zmartwychwstanki. Na tej podstawie domniemuje się, że właśnie w tym miejscu siostra Alicja została pochowana. Czy tak rzeczywiście się stało, nie wiadomo. Papież Pius XII, usłyszawszy o śmierci siostry Alicji, miał powiedzieć: macie męczennicę, to wielka chwała i pociecha dla zgromadzenia. Czy może być większe szczęście, jak oddać życie za wiarę, za Kościół, za Chrystusa Pana? W 1950 roku szkołę w Wejherowie decyzją władz zamknięto. W budynkach zorganizowano państwowe przedszkole, szkołę podstawową i zasadniczą szkołę zawodową dla dzieci i młodzieży niesłyszącej. Dopiero po przemianach w 1989 roku siostry zmartwychwstanki mogły ponownie podjąć działalność dydaktyczno-wychowawczą. W 1992 roku w Wejherowskim Budynku Zakonnym otwarto przedszkole, a w 2000 roku powstała Katolicka Szkoła Podstawowa. Jej patronką została błogosławiona siostra Alicja Kotowska. Należała ona już bowiem wtedy do grona błogosławionych, wyniesiona na ołtarze 13 czerwca 1999 roku w Warszawie przez świętego Jana Pawła II w gronie 108 błogosławionych polskich męczenników II wojny światowej. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Alicji, która zostawiła świetlany przykład czystości i męstwa, niech jej zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.